Witamy w Narodowym Centrum Edukacji Żywieniowej. Znajdziecie tu Państwo wiarygodne i praktyczne informacje na temat żywności i żywienia. Serdecznie zapraszamy do obejrzenia cyklu wywiadów, w których doświadczeni naukowcy, lekarze i dietetycy z Instytutu Żywności i Żywienia dzielą się z Państwem swoją wiedzą w zakresie żywienia ludzi zdrowych i chorych. Instytut Żywności i Żywienia przeprowadził niezwykłe badania. Przyjrzał się zmianom w sposobie żywienia Polaków, jakie zaszły w ciągu ostatnich 60 lat. Jednocześnie analizował wpływ tych zmian na długość życia i zachorowalność na nowotwory złośliwe. Proszę zatem powiedzieć, jak zmieniła się długość życia Polaków? W ostatnich 60 latach możemy powiedzieć, że w długości życia Polaków nastąpiły dosyć istotne zmiany. Obecnie przeciętna długość życia mężczyzny w Polsce wynosi 73 lata, kobiety 81 lat. A proszę sobie wyobrazić, że zaraz po wojnie, w roku 1950, przeciętna kobieta żyła 61 lat, a mężczyzna tylko 56 lat. Więc rzeczywiście możemy powiedzieć, że ten wzrost był dosyć duży. Ale nie w każdej dekadzie taki sam wzrost był odnotowywany. Na przykład zaraz po wojnie, w latach 50. Następował rzeczywiście bardzo dynamiczny wzrost długości trwania życia. On jeszcze był kontynuowany, choć nie tak już dynamicznie to następowało w latach 60. Natomiast kolejne dwie dekady to była raczej stagnacja, jeżeli chodzi o ten wskaźnik. Po roku 1990 znów zaczęliśmy odnotowywać dosyć istotne, korzystne zmiany i u mężczyzn, i u kobiet około 5 lat ta przeciętna długość trwania życia w przeciągu tych ostatnich 20 lat się zwiększyła. Jakie stwierdzili Państwo główne powody takiego wydłużenia się przeciętnej długości życia? Na pewno wpływ na to miały warunki życia Polaków, ale wydaje mi się, że to miało wpływ przede wszystkim na ten początkowy okres, zaraz po wojnie, kiedy rzeczywiście poprawiły się warunki życia, poprawiła się sytuacja ekonomiczna wielu Polaków, wzrósł dostęp do służby zdrowia, do edukacji zdrowotnej. Więc tutaj na pewno były to czynniki, które miały istotny wpływ na długość trwania życia w 10-20 latach w okresie powojennym. Natomiast później, jak panu wcześniej powiedziałam, nie odnotowywaliśmy jakichś istotnych zmian, jeżeli chodzi o długość życia Polaków. I dopiero po okresie transformacji i ustrojowej, i społecznej zaczęliśmy znów notować, że zmiany w długości życia następują i są to zmiany korzystne. Dlatego uważamy, że oczywiście miał na pewno tu wpływ postęp, jeżeli chodzi o służbę zdrowia, postęp w diagnostyce niewątpliwie i w leczeniu wielu chorób. Niemniej jednak mogły mieć tutaj wpływ również zmiany, jeżeli chodzi o styl życia, w tym chociażby zmiany w diecie Polaków. No właśnie, teraz wziąwszy pod lupę dietę Polaków, jakie największe zmiany zaszły na przestrzeni tych kilkudziesięciu lat? Zaczęliśmy obserwować przede wszystkim zmiany w strukturze spożycia tłuszczów. Wcześniej w diecie Polaków dosyć dużo było tłuszczów zwierzęcych. Natomiast właśnie na początku lat 90. Polacy odstawili na półkę albo też zmniejszyli spożycie tłuszczów zwierzęcych typu smalec, przede wszystkim słonina, a zaczęli coraz częściej używać do przygotowywania potraw tłuszczów roślinnych, głównie były to oleje, także tłuszcze do smarowania, takie jak margaryna. I tutaj to była taka dosyć istotna zmiana. Inną zmianą też, która jakby zapoczątkowana została właśnie na początku lat 90. ubiegłego wieku, była zmiana w strukturze spożycia mięsa. Wcześniej dominowało w diecie Polaków głównie mięso wieprzowe, też sporo było mięsa wołowego, które było wykorzystywane do produkcji niektórych wędlin. Natomiast właśnie od początku lat 90.
90. ubiegłego wieku zaczęliśmy odnotowywać, że Polacy coraz częściej spożywają mięso drobiowe, mięso kurczaka czy też indyka coraz częściej zaczęli wprowadzać do swojej diety, natomiast już mniej spożywają mięsa, tak zwanego mięsa czerwonego, do którego no, w naszych warunkach tak naprawdę zaliczamy głównie mięso wieprzowe i mięso wołowe. Wcześniej już, bo nie tylko od początku lat 90. ubiegłego wieku, zaczęliśmy obserwować korzystną tendencję, jeżeli chodzi o wzrost spożycia warzyw. Później też coś korzystnego zaczęło się dziać w spożyciu owoców. One również coraz częściej pojawiały się w naszej diecie. Zresztą lata 90. to większy dostęp do wielu owoców tropikalnych, większy asortyment owoców w sklepach. Też więcej Polaków mogło sobie pozwolić na zakupy tego typu produktów, więc niewątpliwie były to czynniki, które wpłynęły na zmianę spożycia tych produktów. I wreszcie jeszcze korzystna tendencja, która prawdopodobnie utrzymywała się już w latach wcześniejszych, no niemniej jednak z lat wcześniejszych nie mamy takich dobrych wyników badań, a mam na myśli spożycie soli. Okazuje się, że od lat 90., bo na to pozwalają wyniki badań, możemy stwierdzić, że rzeczywiście tej soli w pożywieniu Polaków jest coraz mniej. A czy zaszły również jakieś niekorzystne zmiany? No niestety tak. Wcześniej dosyć sporo Polacy spożywali mleka i przetworów mlecznych. Natomiast lata 90. to niestety drastyczny spadek spożycia tych produktów. No tutaj między innymi wynikało to z tego, że ceny tych produktów dosyć były wysokie w tym okresie, ale też myślę, że inne czynniki mogły tutaj mieć znaczenie. A także właśnie lata 90. wiązały się ze zmniejszeniem spożycia ryb. Później ono już tak drastycznie nie spadało, no niemniej jednak w dalszym ciągu tych ryb jest bardzo mało w naszej diecie i to jest też taki czynnik no, niekorzystny, jeśli chodzi o żywienie Polaków. A jeżeli byśmy nałożyli te trendy żywieniowe na ideał żywienia, jakim są wytyczne zalecenia zawarte w piramidzie zdrowego żywienia, to gdzie my dzisiaj jesteśmy jako społeczeństwo? Czy jesteśmy już blisko tego wzorca, czy też daleko? Na pewno, jak powiedziałam, nastąpiły korzystne zmiany, niemniej jednak daleko jeszcze do tego, żebyśmy realizowali w pełni zalecenia zawarte w piramidzie. Ja mówiłam, że wzrosło spożycie warzyw i owoców, ale w dalszym ciągu jest ono znacznie mniejsze, niż byśmy sobie tego życzyli. Poza tym w ostatnich latach zaczęliśmy obserwować niekorzystną tendencję, jeżeli chodzi o spadek spożycia warzyw. W dalszym ciągu to spożycie jest większe niż było kilkadziesiąt lat temu, no niemniej jednak musimy się tej tendencji przyjrzeć i zdecydowanie przeciwdziałać, żeby jednak warzyw było więcej w naszej diecie. Owoców troszkę rzeczywiście jest, natomiast też warto byłoby, żeby były one spożywane częściej i w niektórych grupach również w większych ilościach. Ja mówiłam też o korzystnej tendencji, jeżeli chodzi o zmiany w strukturze spożycia tłuszczów, ale kiedy spojrzymy na spożycie tłuszczów ogółem, okazuje się, że ono wzrasta i wzrasta też niekorzystny wskaźnik, jakim jest odsetek energii z tłuszczów. Cały czas jednak coraz więcej tej energii pochodzi z tego składnika, a to jest jednak niekorzystne, jeżeli chodzi o stan naszego zdrowia. Wpływa przede wszystkim na wysoką zachorowalność, na choroby układu krążenia, może wpływać na duże rozpowszechnienie nadwagi i otyłości i o tym również musimy pamiętać. Wspomniałam również o tym, że spadło spożycie soli, ale kiedy porównamy, jak ono wygląda obecnie, a jakie są zalecenia Światowej Organizacji Zdrowia, jeżeli chodzi o to maksymalne spożycie, którego nie powinniśmy przekraczać codziennie, to okazuje się, że spożywamy tej soli dwuipółkrotnie więcej niż powinniśmy, więc tak naprawdę cały czas jeszcze te nasze zwyczaje żywieniowe są dalekie od ideału i dużo jeszcze musimy zrobić, żeby zalecenia zawarte w piramidzie były przez większość Polaków wdrażane w życie.
A jakie są największe, najważniejsze błędy żywieniowe, które Polacy popełniają? Wydaje mi się, że przede wszystkim Polacy nie przestrzegają zasady dotyczącej częstości spożycia posiłków. Często nie spożywają pierwszego śniadania przed wyjściem do pracy, czy młodzież i dzieci przed wyjściem do szkoły, chociaż tutaj sytuacja troszeczkę się poprawi, jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Ale są grupy, którym wystarczy spożycie dwóch, no maksymalnie trzech posiłków dziennie, a my zalecamy 4-5, więc jeszcze rzeczywiście powinni troszeczkę uregulować tą swoją częstotliwość spożywania posiłków. Wspomniałam już, że cały czas jest za mało warzyw i owoców, ale przede wszystkim warzyw w diecie Polaków. Wspomniałam również, że spadło spożycie produktów mlecznych i rzeczywiście ono kształtuje się obecnie na dosyć niskim poziomie, czego efektem jest mały udział wapnia w naszej diecie. Okazuje się, że są grupy ludności, które pokrywają około 50% zapotrzebowania na wapń, więc tak naprawdę no, powinno tego mleka i szczególnie zalecanych produktów mlecznych, takich jak naturalne fermentowane napoje mleczne, powinno ich być więcej w naszej diecie. Załóżmy, że Polacy posłuchają rad ekspertów, poprawią swoją dietę, zbliżą się do tego ideału, jaki jest zawarty w piramidzie zdrowego żywienia i aktywności fizycznej. O ile jeszcze można wydłużyć swoje życie? Trudno tak określić ile, natomiast rzeczywiście porównując przeciętne dalsze trwanie życia Polaków z tym, ile żyją populacje innych krajów, no jeszcze mamy sporo do zrobienia. Proszę sobie wyobrazić, że na przykład wśród Japończyków przeciętny mężczyzna dożywa około 80 lat, kobieta 87 lat. W Europie takim przykładem kraju, gdzie przeciętne dalsze trwanie życia jest dosyć wysokie, jest Szwajcaria. Tutaj około 80-81 lat wynosi to przeciętne dalsze trwanie życia u mężczyzn i około 85 lat u kobiet. Ale wiele innych krajów jednak jest przed nami. Kiedy porównamy długość życia Polaków do średniej w krajach europejskich, okazuje się, że przeciętna kobieta w Polsce żyje 2 lata krócej, a przeciętny mężczyzna w Polsce aż 5 lat krócej. I to, co nas również niepokoi, jest dosyć duża różnica między kobietami i mężczyznami. U nas wynosi ona około 8 lat. W innych krajach też kobiety żyją dłużej, ale ta różnica nie jest aż tak wysoka. No, troszkę większa jest w Japonii, jak tu panu powiedziałam, to jest około 7 lat. Ale w krajach europejskich wynosi około 4-5 lat. Więc tutaj wydaje mi się, że właśnie panowie powinni też bardziej się postarać, żeby jednak troszeczkę wpłynąć na tą długość życia i zbliżyć się chociażby trochę do pani. Czyli wprowadzając pozytywne zmiany w sposobie naszego żywienia, możemy nie tylko zadbać o długość naszego życia, ale też o jego jakość na stare lata. Tak, oczywiście. Będzie to miało dosyć istotny wpływ, jeżeli chodzi właśnie o zachorowalność na te choroby, o którym powiedziałam, a również na nadwagę i otyłość, bo musimy pamiętać, że niestety w Polsce częstość występowania nadwagi i otyłości narasta. Narasta nie tylko u osób dorosłych, ale również u dzieci i młodzieży, co jest szczególnie niepokojące. A nadwaga i otyłość wiążą się z ryzykiem występowania wielu chorób, no chociażby właśnie choroby układu krążenia, jak miażdżyca, jak zagrożenie zawałem, udarem, wiążą się z wieloma nowotworami, chociażby rak jelita grubego, rak sutka czy rak prostaty. Więc tak naprawdę dbając o nasze żywienie, będziemy również dbać o nasze zdrowie. To na koniec wymieńmy jeszcze, podpowiedzmy jeszcze widzom, jakich składników w polskiej populacji najczęściej brakuje, jeśli chodzi o dostarczanie z dietą. Przede wszystkim jest za mało witamin antyoksydacyjnych, bo głównym źródłem tych witamin są oczywiście warzywa i owoce. I jak obserwujemy, jak wyglądała tendencja w zawartości tych witamin w diecie, no to rzeczywiście obserwujemy pewne korzystne
tendencje związane ze wzrostem ich spożycia. No niemniej jednak w dalszym ciągu chociażby beta-karotenu czy witaminy C jest w naszej diecie za mało. Drastyczna sytuacja jest, jeżeli chodzi o witaminę D. Ona rzeczywiście nie jest tak bardzo powszechna w produktach żywnościowych. Jej głównym źródłem są ryby, których spożywamy niedużo. Powinniśmy dbać o to, żeby jak najwięcej otrzymać witaminy D po ekspozycji słonecznej. No niestety jednak klimat naszego kraju sprawia, że ze słońca tej witaminy D dużo nie otrzymujemy, a szczególnie osoby starsze, które no niechętnie, mimo że mają trochę czasu, są na emeryturze, ale różny jest ich stan zdrowia i niechętnie wychodzą z domu i z tej ekspozycji słonecznej korzystają. Ryby też są istotnym źródłem kwasów tłuszczowych omega-3 i właśnie tych kwasów też mogłoby być więcej w naszej diecie. Ich znaczenie jest nie do przecenienia, zarówno jeżeli chodzi o zapobieganie chorobom układu krążenia, jak i nowotworom. Więc tutaj te składniki są takimi, których powinno być więcej. No i to, co wspomniałam wcześniej o wapniu. Ze względu na dosyć niskie spożycie produktów mlecznych, tego wapnia w naszej diecie brakuje i właściwie w każdej populacji. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję bardzo.